Cześć, z tej strony Filip. Chciałbym Was zaprosić na małą rozmowę z Mateuszem Koszczewskim przed jutrzejszymi derbami podczas Pucharu Polski. Idziemy. Media. O, to Wy, zapraszam. Dzień dobry, idziemy. Cześć Mateusz. Cześć Mateusz, mamy do Ciebie dwa małe pytanka. A propos... To zapraszam. Nie wiem, gdzie możemy usiąść. Tak tutaj chyba będzie, fajnie, ładnie. Chciałem Cię zapytać o jutrzejsze derby. Kinga Szczecin przeciwko Spójni. Jak przygotowania, jak atmosfera i jak nasze głowy, jeżeli chodzi o granie z naszym przeciwnikiem z zachodniopomorskiego. Jeżeli chodzi o naszą drużynę, no to my skupiamy się tylko na sobie, na naszej grze, w ataku i w obronie, więc wiemy, jakie mamy silne strony, wiemy, jak to wykorzystywać z innymi drużynami, więc myślę, że to będzie tylko owocowało w grze to, że my się skupimy po prostu na sobie, zagramy naszą najlepszą koszykówkę. No dobra, a co powiesz, jak wspominasz czas spędzony w Stargardzie? O, myślę, że w samych superlatywach. Małe miasto, szaleni kibice, myślę, że mieliśmy świetną paczkę do grania razem. Myślę, że cieszyliśmy się koszykówką i ta chemia, taka chemia w drużynie to była nasza taka największa moc, bo to nas prowadziło po prostu do zwycięstw. Chyba pamiętasz dobrze nasz Puchar Polski, tutaj graliśmy w Lublinie i nie udało nam się tak naprawdę wygrać tylko jednego spotkania przeciwko Zielonej Górze, ale myślę, że kibice ze Stargardu na pewno mają co wspominać. Tak. To był też świetny okres dla nas, bo też się po prostu ta drużyna skleiła jeszcze bardziej, bo myślę, że w każdym meczu pokazywaliśmy, że po prostu ta drużyna rośnie i uważam, że graliśmy coraz lepszą koszykówkę. Myślę, że szkoda tego finału, bo wiemy, że drużyna z Zielonej Góry była naszpikowana gwiazdami, więc myślę, że zabrakło nam trochę mocy, myślę, talentu i myślę, że... Na pewno zasługiwaliśmy na to, żeby wygrać to spotkanie. Myślę, że w tym finale pokazaliśmy się też z dobrej strony i myślę, że to i tak ten srebrny medal to był dla nas jak złoty. To co, jutro dla kogo derby w Pucharze Polski? Dla Szczecina oczywiście. Nie ma innego wyjścia, nie? Dzięki, widzimy się jutro, 18:00, Hala Globus. Na pewno będzie fajne widowisko. Dokładnie, zapraszamy serdecznie.